Nie wiem, ale czemu ja zawsze jak jakiś sobie ciągnik kupię, Zetora jak kupiłem, to się okazało, że też był wadliwy. I tutaj też widzę, że pojawia Zadziało się to ten poprawnie. podobny błąd. Mianowicie z tym, że mam 2 razy większe lagi w nim, to znaczy widzę was, jak jesteście na przykład, maszynę macie, no, maszyna stoi, a wy sobie jedziecie i rozciągacie wałek i wszystko po kolei. Więc nie wiem, jak to działa. Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam was w 8 odcinku z Farminga na Multi z pełną ekipą, która jest bezzmienna. Przywitajcie się, chłopaki. No cześć, tutaj Matuk 100. A reszta? Halo? Z tej strony Husarz, hej. Jaki fail! Spoko! Bo wiesz, chodziło chyba bardziej o to, że nie chcieliśmy sobie wejść w kontekst Złowo. I tak dokładnie tutaj. Nie no, czy właśnie sobie tak ustalić, kto pierwszy, kto drugi, kto trzeci, kto czwarty? Nie, nie wierzę, że to jest 8 odcinek, a my nadal tego nie ustaliliśmy. Kurczę, zapomniałem sobie tam dolać oprysku. Husiek tak obiecał, tak złożył wniosek o dotację do Unii Europejskiej i dostał już pieniążki na nowego Fenda, którego jak widzicie po lewo sobie już kupił i którym szaleje, kurcze, koksi i tak dalej. Później zobaczycie tego Fenda, całkiem fajny traktorek, muszę przyznać. Husiek jak zwykle ma dobry gust. Więc gratuluję ci, Husiek, do dobrego zakupu. Mam nadzieję, że traktor ci będzie służył. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że będzie na tej farmie wytrzyma. Tutaj obsialiśmy też troszeczkę, tam jeszcze obsiewają. I pracujemy, rozwijamy farmę i tak dalej. W przeciągu tych 2-3 odcinków naprawdę fajnie się rozwinęliśmy. Jest spoczko. Okej. Matt, mam takie pytanie, gdzie jechać opryskać od Peżu? Które nie pole? Wiem, jest tylko to pole obsiane. Aha, ja czyli... właśnie go nawożę. Dobra, to ja wiesz, muszę opryskać. Który tam popitala, Matt? Tu jedzie Husiek. Okej. Okay. O, widzicie, tu jest Fend Huśka. No, drogę zablokował. Niestety musisz cofnąć. Serio. Ja mam takie pytanie. Jak tu sprawa wygląda z odbieraniem mleka? Jeżdżę za samochód i odbieram. Ale na multi też podjeżdża? Tak. Znaczy powinien. Podjeżdża. Bo go jeszcze nie spotkałem w ogóle. Podjeżdżę, tylko samochody nie jeżdżą na multi, żeby nie lagowały. Tak słabo zoptymalizowany jestem multi, że nawet samochody musieli usunąć. Nie wiem, ale czemu ja zawsze jak jakiś sobie ciągnik kupię, Zetora jak kupiłem, to się okazało, że też był wadliwy. I tutaj też widzę, że pojawia się ten podobny błąd. Mianowicie z tym, że mam 2 razy większe lagi w nim, to znaczy widzę was. Jak jesteście na przykład, maszynę macie, no, maszyna stoi, a wy sobie jedziecie i rozciągacie wałek i wszystko po kolei. Więc nie wiem, jak to działa. Marek, możesz mi pomóc? Krojenia. Weź no wyjedź tutaj. Gdzie ty jesteś? No tu w drodze na ten, do sklepu. No. Co? Nic. Przeteleportuj się do mnie do traktora. Kto, ja? No. Zapożyczę Jaguara. Serio? Słucham. O. Słucham. Słucham. Ja mu słucham, bo... No co, co mi zrobisz? Kurde. Na pewno nie to, co myślisz. No, w życiu. Ach, te stare triki. A jak? Marek, co ty robisz?
Ja się boję pytać, co ty robisz, ale ja się spytam, co ty robisz. I ja chcę odpowiedzi na to, co ty robisz. Powiedz, że tego nie widziałeś. Nie, anuluj rozładunek. Ale powiedz, że tego nie widziałeś, co ja przed chwilą zrobiłem. Kto? Co właśnie zrobiłeś? A jeśli nie widziałeś, to dobrze. Możliwe, że się nagrało, nie zwracam uwagi. Niemożliwe. Coś... Gdzie ty jedziesz? Pod sklep ty jedź. Boże, ja myślałem, że to tutaj, da. Próbowałem na... oliwki. Myślałem, że my na drugą na stronę przekręcimy. Na co się znalazł? Bo oliwki są bardzo dobre. Szczególnie w pizzy. Nie, fu. No, w pizzy jadłem. Prawie bym się... Tak wiadomo, co bym zrobił. W znawcy się znaleźli, myślałby kto. Znaczy... Ale w pizzy, jak to tyle smakuje, to w ogóle nie jest do smaku. Mi w ogóle nie smakują oliwki, mają jakiś strasznie dziwny smak. Mało w życiu widzieliście jeszcze. Pizza z oliwkami jest zarobista, jeszcze do tego papryka, kukurydza, kurczę, salami. No, papryka tak, kukurydza niezbyt już. No ja przeważnie jak jem pizzę, to tak, oregano, sos, ser, szynka, pieczarki, papryka. Biednie trochę. No ale właśnie. Smacznie. Biednie. Papryczka chili. Chili! Ja to generalnie, jeśli już tak na pizzę jesteśmy, jakąś tam szyneczkę albo kiełbaskę, serek, jakiś ogóreczek, pieczareczka. Jakaś papryka. Jeszcze tam nieraz jakieś inne pierdoły się Husiek, znajdą. Husiek, przepuść mnie. Dobra, co, my, co my teraz robimy? Bo Husiek, Husiek... jadę w życiu. Husiek... Facepalm. Szklarnia? Mhm. Z jakim z tego będziemy mieli zysk? Nie wiem. Chodź. Jeszcze tam. Słyszę pszczoły, ale szkoda, że ich nie widzę. Jak ktoś powie mi, gdzie najbliższy jest tanker? Do tankowania tanker? W biogazowni. A coś blisko tam, gdzie Husiek kosi? Ten... Biogazownia jest niedaleko chyba. Kurde, trzeba by wodę kupić. Oj, na moje sucharce trzeba mieć duży zapas wody. Nie pozwolę ci opowiedzieć żadnego suchara. Gdzie no tu czemu? Jest jakaś rzeka, czy coś? Wysnę to, jak opowiesz. Jest tu jakaś woda ogólnie? Oj, wezmę beczkę. Jest. Pojadę na farmę, zatankuję. Czekaj, zaraz ogarniemy, czy jest woda. Zbijamy się. Tu chyba nie ma wody. Czarnoksiężnik Raulen. O Boże. Haksy. Wszędzie haksy. Nie ja, tu nie widzę żadnej rzeki. Właśnie. Ale zrobiłeś biznes, człowieku. No, trzeba będzie sprzedać. Oj nie. A jakby, a nie da rady jakoś wykombinować jakiegoś źródełka albo coś? Ale mam rage'a. O Boże. Jakoś nie słyszę tego rage'a. Bo mam mikrofon na klawisz. No Husiek, ja? Jestem, co tam masz dla mnie? Fajnie, że się schowałeś tam. Husiek. No nic, mówię, dawaj do mnie pokoi. Chcesz pokosić? No mogę kosić. No to widzisz, już. Już do roboty. Już. Tak, teraz ja będę murzynem. Tak. Proszę bardzo. Ale wpuść mnie. Dobra, a teraz rozumiem, że ty co będziesz w tym czasie robił? Ja lecę po mojego friendzika i będę organizował sobie jakieś bojowe zadanie. Aha, a konkretnie? Mam? A konkretnie jakie bojowe zadanie? Zobaczymy jeszcze. Nie mam planu. Tak na czwórce czy na dwójce jechać? Na dwójce powinieneś. Wtedy się mniej zapycha, tak będziesz się musiał cały czas zatrzymywać i kurczę wychodzić. Wyciąć, co tam się zawinęło, żbinikę. Okej. To kosimy. Dostaliśmy z promocji 50 kur. Kto te jajka będzie odwoził?
Rafał taki, co kosi. Mam taką propozycję dla twoich widzów, ale nie wiem, czy się zgodzisz. Ale co? Że mogą zadawać tematy, jakie możemy opowiedzieć w odcinku. To też jest takie fajne. Co można zrobić? Czemu nie? Mogą dawać znać, czym tak mamy rozmawiać i tak dalej. I przede wszystkim przydałoby się, żeby mówili, co mamy robić, bo generalnie to dla nich to robimy, a nie fajnie byłoby, jeśli dawaliby nam jakieś zadania i tak dalej. Więc drodzy widzowie, sprężyć się, bądźcie bardziej aktywni pod tymi odcinkami. Mówcie, o czym mamy gadać, co mamy robić i tak dalej. Doradzajcie nam. Co wy robicie? Co to ma być? No, stworzyłem kosiarkę. Śmiech mata nie świadczy o niczym dobrym. Co? No bo tak jest. Rolet, weź to się tepnij na chwilę do swojego klasa. No, chodź. No już idę, już. No, poczekajcie na mnie. Z tyłu, poczekajcie. Z tyłu, nie tak. Aha, no. Co to jest? No to było... O Boże. Zaraz domowników pobudzę. Albo już pobudziłem. Ja walę. O Boże. O, będę musiał sprzedać fenda. Ten fend... Znowu nie trafiłeś z tym... z traktorem. Co zrobić? Coś mniejszego chyba kupię. Czego? Coś mniejszego kupię. Mniejszego. Ogólnie ja miałbym takie pytanie do widzów, czy mamy Jezu, dalej kontynuować ja, serię nie, na tej mapie, czy jakie triksy, no nie? No. Mat, strasznie ci się głos rozbija, nic nie słychać. No bo mi taki husarz wchodzi w zdanie. Okej, okay, to mówię jeszcze raz. No to ja mam takie pytanie do widzów, czy ogólnie mamy kontynuować serię na tej mapie, czy może przeniesienie na jakąś większą, bądź mniejszą polską? Generalnie, jeśli może najpierw wypadałoby tą mapę wykoksić, to jest Imho dopiero 8 odcinków, co nie jest jakimś super wynikiem. Fajnie byłoby wykoksić tą mapę, rozwinąć wszystko, rozkręcić hajs i tak dalej. I dopiero się przenieść, żeby była jakaś satysfakcja, że już tutaj nie ma co robić i po prostu przenosimy gdzieś dalej, bo tak to moim zdaniem nie ma sensu. Zresztą widzowie, wypowiedzcie się na ten temat, jak uważacie, co chcecie, abyśmy zrobili. Jeśli chcecie, żebyśmy się przenieśli na inną mapę, to proponujcie też jakieś swoje propozycje, bo my nie orientujemy się zbytnio w tych mapach, a chcemy coś z fajnym klimatem i grywalnego przede wszystkim, bo miałem styczność z kilkoma mapami polskimi, to się w to grać nie było, tak zbugowane były. Więc zdajemy się na wasz instynkt, doświadczenie i tak dalej. Aha, i te odcinki są nagrywane na zapas ze względu na wakacje i brak nieobecność Mata w lipcu, w sierpniu, więc możliwe, że my jeszcze nagramy kilka odcinków i dopiero się odniesiemy do tego, co wy tam będziecie pisać. Robimy to tak ze względu na to, że nie chcemy mieć dużego przestoju dwumiesięcznego, gdy Mat odjedzie. Generalnie pewnie coś pykniemy z Markiem i Huśkiem, ale im więcej odcinków z pełnym składem, tym lepiej według mnie. Huśiek, powiedz, co tam u foków słychać? Nie wiem, nie pytali o was. Kurde, to chamy. No niestety. Daj do nich telefon, to już zadzwonię. Nie interesują się wami. A co oni generalnie chcą od ciebie? A, takie mamy swoje sprawy. A tak na ziemię. Oczywiście, szczególnie na Radom. Ale realistic mod jest właśnie fajny. Nie powiem, że nie. Dla mnie trochę zbytnio przesadzony. Nie, wszystkie traktory mają tyle mocy, ile powinny mieć naprawdę. Prawda jest taka, że LS bez modu by w ogóle nie istniał. No, to by grał bez modu. Przecież ta gra bez modów nic sobą nie prezentuje.
No to tak samo jak Agrar od 11 do 13, nie? Bo nie mogliśmy modować. Z tym, że Agrar jest nawet. Agrar 11 nawet teraz jest dużo bardziej rozwinięty od LS-a 13 z modami. A to jest zasadnicza różnica. No tu się właściwie zgadzam. Agrar to był fajny pomysł, tylko realizowany niestety przez kogoś, komu nie zależy na dobru produkcji, na jakości, tylko przede wszystkim na hajsie. I jest jak było, jak było. A jak było, każdy, kto interesował się Agrarem, choćby trochę, wie. Bo nie trudno usłyszeć opinię o nim. Ja kiedyś grałem w Agrara 12, to się oderwać od kompa nie mogłem. No, Agrar miał w sobie to coś, a w 11 grałeś? Grałem, ale tak. Tak niechęcią trochę. Dla mnie 11 dużo fajniejszy klimat. Według mnie 12, bo tam już te defendy i tak lepsze klimaty. Ale mapa taka płaska strasznie jak deska. O, no, tu się zgadzam. Nudzi się komuś. A co? No właśnie, jadę przetrząsać. No właśnie. Ja kończę kosić. What the fuck? Co ty tam robisz? Nic. Oczywiście jedź tam pod sklep, nie? Praktycznie, tylko że w prawo, tam przy tunelu. Lol? Nie można tego zrobić tak, że to się weźmie jako ten, nie można. No zejdź po mnie maskę, zejdziesz z niego. Już. Dziękuję. Już, wszyscy gotowi? Matt, tyle i tak się jeden, zejdźcie z tego ciągnika. Nie, no ja zaraz rzucę kamienie w niego. Dobra. Marek stoi, Husiek stań, no tutaj gdzieś tak, tutaj. Będzie pięknie. Kusław. Utracono połączenie z grą. Dobra, pięknie stoją. Okej, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki chłopaki za miłą grę. Byli ze mną dzisiaj od lewej Matt. No dzięki, cześć. Marek. Dziękuję za miłą grę, na razie. I husiałkę. No trzymajcie się, na razie. Ogól dziewiczy wąsik, Husiek. No się ten, co nie ma. No, dobra, cześć. Jak wszyscy to mają.